Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie, kolejny odcinek z CSGO Skinsa i oczywiście przypominam o konkursach na skiny dla osób wpłacających oczywiście z kodem Croxy. Takie piękne skiny na Was czekają. Oczywiście jak uda Ci się wygrać, to po wpłacie otrzymujesz powiadomienie z takim prezentem, no i oznacza to, że udało Ci się wygrać, więc jak chcesz sobie konto doładować, jesteś oczywiście są pełnoletnią, no to zapraszam Cię bardzo serdecznie na CSGO Skinsa, loguj się z linku zapisu, bądź oczywiście magiczny zielony plusik, no i tutaj oczywiście kodzik Proxy przez 2x pisujesz, dajcie on 10% więcej do każdej wpłaty, więc możesz kodu używać dowoli, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, a my mamy 10 koła z poprzedniego filmu, tyle nam się udało. Proszę bardzo, czy tu jest nowa skrzyneczka? Nowa skrzyneczka, no ja tu widzę nową skrzyneczkę. 300 zł. 300 zł, powiadasz panu. No dobra, no to wjeżdżamy, wrzućmy sobie 5 jeszcze na buście, ale to jest skrzynka CS-owa chyba jakaś, nie? Tak mi się wydaje, bo nie mogę jej wrzucić na trybie Joker, więc... No jest to co najmniej dziwne, ale to zaraz zobaczymy, jak to się oczywiście wszystko prezentuje. 8 takich właśnie sztuk, 3 normalne i 5 na buście. Zobaczmy, jak nam pójdzie. 5-7 za 500, no jest to skin, no drogi, tak? Tutaj P90 również bardzo ładnie, bo 610 zł, P250. Jeszcze tutaj dla nas skrzynka, teraz ta jedna kosztuje 600, więc tu już oczekujemy na ciutkę lepszych skinów. No tak, P90 powinna być wtedy na porządku dziennym, no ale zobaczmy. O Jezus Maria, to jest dziś. Gość właśnie mnie rozwalił jedną skrzynką, no to mi się nie podoba, no ale poczekajmy, tak? Jeszcze dwa otwarcia i jest szansa to odbić jeszcze, no ale póki co no naprawdę będzie ciężko, żeby tą M-kę tutaj przebić. Bardzo ładna, bardzo śliczna emeczka, no i przede wszystkim droga, ale z pana kosa, i czy to będzie? Nie, no co ty gadasz, stary? 1400 zł tylko też dał. Ja myślałem, że to z parę koła będzie. No ale no niestety tutaj z ceną się troszkę przestrzeliłem. No ale zobaczmy, to jest skrzynka normalna. I tutaj już możemy zakręcić ją na trybie Joker. Okej, no to pewnie na bitwy zostanie dodane w... Stój. Nie, no come on, no! 122... Jeszcze raz. Muszę ją otworzyć, bo się uduszę. Gamma Doppler, nie, no to jest... Nie wierzę, no naprawdę, czy zawsze musi mi zabierać, jak... Powiem tak, wyzerowałem się praktycznie chwilę na nowej skrzyni, ale zapytać mnie, czy było warto, no kurwa, absolutnie nie, ale generalnie, no jestem w szoku i jestem naprawdę pod wrażeniem, jak często ostatnio na CSGO Skinsie pojawiają się nowe skrzynki. No przed chwilą weszła skrzynka z Howlem, ja nie zdążyłem jeszcze rzetelnego tutaj testu zrobić, a pojawia się już kolejna skrzynka, ale generalnie... Naprawdę śliczny design ma ta skrzynka, naprawdę prześlicznie ona wygląda, no grafik tutaj powinien podwyżkę dostać, ewidentnie. Zobaczmy, USP, no niestety te rękawice tutaj, wydaje mi się, że przesądzą o naszym losie, tak? To niestety kolejna para, no i jeszcze leci się Anarchia, która no nie da nam totalnie nic, 700 zł. No powiem tak, mam jeszcze tutaj trochę tych tokenów, które zdobyłem no parę filmów temu, więc sprzedajmy to. 2000 zł ostatnie. Spróbujmy. Może akurat coś z tej skrzynki poleci w końcu nam, więc no nie wiem, no, trzeba zaryzykować, tak nie mam tutaj wyboru. Zróbmy bitwę na 3 takie skrzynki i weźmy bitwę na 3 osoby. Tryb oczywiście normalny, no bo jak zabiera nam na normalnym tyle batelek, no to w końcu chyba musi oddać na normalny, tak? Więc zobaczmy, jak nam pójdzie teraz. No a jak nie, no to wyjątkowo niefartowny odcinek. Plan był na niego trochę inny, ale no te trochę ta skrzynka nowa pokrzyżowała mi plany. No ale zobacz, dwie jeszcze tutaj skrzyneczki. Czy coś tu się wydarzy na naszą korzyść? Bo póki co, no musimy nadrabiać, tak? Zobacz, ostatnie otwarcie. No ale no niestety, no mój przeciwnik znowu trafia MK i niestety kolejna bitwa przegrana.